Witam bardzo serdecznie w 10. już odcinku mojego programu prezentacji gier, w którym przedstawiam różnorakie produkcje stworzone przez świat. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam pewną grę logiczną. Zapraszam do oglądania. Gra Argon Deluxe jest z kategorii puzzle i została wydana na świat dnia 8 maja 2001 roku. I tę produkcję tworzyło studio Twilight Games, a wydało Red Marble Games. Jak mówiłem, ta gra jest z kategorii puzzle, więc trzeba będzie w niej wysilić swoje szare komórki. W tej grze trzeba ustawiać lustra w taki sposób, aby wszystkie monety się obracały. Ale na czym to dokładnie polega, to zaraz Wam to wyjaśnię. A na razie przejdźmy do rozgrywki. Główne menu prezentuje się w ten sposób. Widzimy tutaj, mamy taki pokój z guziczkami, gdzie możemy zdecydować, co chcemy zrobić. Na razie przejdźmy tutaj na dół. Widzimy tutaj, możemy wyłączyć muzykę czy też dźwięki. A także przycisk, gdzie możemy przejść do strony internetowej, która nawet nie wiem, czy istnieje w ogóle. Opcje prezentują się dość marnie, gdyż tutaj niestety autorzy nie przygotowali wyglądu tych opcji, tylko po prostu wygląd jest z samego Windowsa, więc tutaj nie ma nic nowego. Zapewne tych opcji nie zobaczycie, gdyż mój Fraps niestety nie nagra tego okna z opcjami. Ale tutaj mamy na przykład możliwość wyboru, czy chcemy grać na pełnym ekranie, czy w oknie. Możemy też ustawić jasność, czy też zwiększyć głośność muzyki. No i takie różne inne rzeczy. Okej, w tle też mamy takie dwa słupy, które właśnie tworzą taką błyskawicę, taki piorun. No i cóż, to chyba byłoby na tyle. I teraz przejdźmy już do zabawy. Jak widzicie, tutaj mamy dokładnie 5 takich paczek z poziomami. I tak, mamy tutorial, mamy poziomy deluxe. Możemy też tworzyć własne poziomy, czyli taki edytor, taki bardzo fajny. Mamy też classic, czyli takie klasyczne poziomy. I także nowa paczka Smooth Sailing. Wszystkie tutaj te paczki pokażę, aczkolwiek nie będę przechodził wszystkich poziomów, gdyż program ten ma swój czas antenowy i nie mogę grać przez 30 minut, więc... Więc tylko pokażę kilka poziomów, ale dobra, teraz przejdziemy do samouczka. Jak widzicie, mamy tutaj dwa rodzaje, mamy podstawowy samouczek i zaawansowany. Ja pokażę tylko ten klasyczny. No i tak, mamy tutaj kilka poziomów i przejdziemy do pierwszego. Jak widzicie, tutaj mamy takie coś, które właśnie emituje taki laser biały i ten laser dochodzi do ściany lub do lustra, to wtedy właśnie ten laser się odbije. I tak, to coś, co emituje laser, to jest reflektor. Znaczy, ja tak będę nazywał reflektor. O, tutaj właśnie widzicie ten laser. A tutaj mamy monetę. I właśnie trzeba w tej grze doprowadzić do tego, żeby wszystkie monety się obracały. Co trzeba zrobić, żeby te monety się obracały? Otóż musimy doprowadzić do tego, żeby to lustro... nie, żeby ten laser właśnie dobiegł do tej monety i wtedy będzie się obracała. Dobra, i teraz to lustro musimy umieścić właśnie w tym miejscu. I teraz już wystarczy odpowiednio go obrócić i widzimy, że tutaj moneta się już obraca. Tak, lustra możemy obracać lewym lub
prawym przyciskiem myszy, to wtedy obróci się odpowiednio w lewo lub w prawo. I teraz wystarczy już tylko tutaj włożyć lustro. Jak widzicie, ten laser się odbija i dochodzi do monety. Więc mam nadzieję, że to nie jest zbyt skomplikowane. Tutaj mamy samouczek o obracaniu luster, lecz ja już pokazywałem to, że lewy lub prawy przycisk myszy, więc ten samouczek opuszczę i przejdziemy tutaj. Dobra, tutaj mamy takie bloczki. Te bloczki zatrzymują laser. I trzeba właśnie doprowadzić do tego, żeby ten laser wszedł do tego korytarza, że tak powiem. I teraz wystarczy tutaj włożyć kolejne lustro. Jak widzicie, ten laser się przedłuża. I teraz stawiamy tu. I tu. Więc mam nadzieję, że to nie jest zbyt skomplikowane. To też nie jest zbyt trudne. Wystarczy odpowiednio umieścić lustra. Proszę bardzo. Jest elegancko. I teraz mamy laser koloru zielonego, ale to nam nie przeszkodzi, bo monety też są zielone. Jakby te monety były innego koloru, no to byłby problem. I teraz mamy kolejną sprawę. Otóż, jak widzicie, tą monetę dotykają dwa lasery jednocześnie i nie może się obracać, ale właśnie jak dochodzi tylko jeden laser, to wtedy już wszystko działa. Autorzy tutaj prezentują dwa sposoby. Ja natomiast pójdę tak. I proszę bardzo. Tak, tutaj już może być troszeczkę trudniej. Widzimy, tutaj mamy troszeczkę tych monet. No, tutaj też możemy sobie wyświetlać porady. Lecz ja natomiast ich nie będę czytał, tylko będę tłumaczył po swojemu. Ja już wiem, jak to zrobić. O, właśnie w ten sposób. I mamy kolejny rodzaj luster, czyli w tym wypadku podwójne lustro. Tutaj właśnie widzicie, odbijają się dwa lasery naraz, a natomiast jak stawiamy pojedyncze lustro, takie zwykłe, no to się odbija tylko jeden laser. Więc najpierw trzeba to podwójne lustro postawić tutaj, a te zwykłe umieścić w tym miejscu. Dobra. Tutaj może być już troszeczkę trudniej. Tylko muszę sobie przypomnieć, jak to wtedy zrobiłem. Właśnie, poproszę o poradę. A, że tutaj trzeba mieścić. Dobra, już wiem. Teraz jeszcze musimy obrócić odpowiednio. I kolejny poziom. Tutaj, jak widzicie, już laser jest pod innym kątem, ale to nam nie powinno przeszkodzić. Na początku postawimy tutaj podwójne lustro i teraz doprowadzimy tak, żeby... O, doszło. Tutaj. Dobra, i nowe lustro, czyli takie lustro, przez które laser może przenikać. O, właśnie. Przechodzić. Więc bardzo fajna sprawa. No właśnie, tutaj jak widzicie, niebieski laser się zatrzymuje, a czerwony się odbija. A gdybyśmy postawili to lustro nowe, no to wtedy, o, widzicie, że niebieski przechodzi i czerwony się odbija. Dobra, i jeszcze musimy tutaj mieścić. Okej, to też nie było zbyt trudne. I teraz tak, zdaje się, że tutaj, jeśli dobrze pamiętam, to trzeba było zrobić chyba... Nie, tak chyba nie. Czekajcie, jak ja to robiłem? Aha, chyba już wiem. No właśnie, tak. Co teraz? I teraz mamy kolejny rodzaj luster, czyli w tym wypadku refraktory, czy jak to się nazywa. Refraktor po prostu będę to nazywał. I ono już obraca pod innym kątem, znaczy odbija pod innym kątem. O, jak widzicie.
W sensie, że nie 90 stopni, tylko pod kątem chyba 135, jakoś tak. Okej, ten poziom nie powinien być zbyt trudny. Mamy tutaj dwa rodzaje luster, więc trzeba tylko po prostu odpowiednio umieścić. Okej, tu już powinno być trudniej. Tak, tutaj autorzy zaczęli od tego, że tutaj umieścimy... No, czemu nie mogę tego wziąć? Nie wiem. A, chyba już wiem, jak to załatwić. I teraz umieścimy tutaj lustro i odpowiednio obrócimy. Jak widzicie, ten refraktor odbija jeszcze jeden laser, co jest ciekawą sprawą. Aha, jeszcze raz muszę ten poziom zrobić. No dobra. O, i też kolejna rzecz. Jak widzicie, połączyliśmy czerwony i niebieski laser i powstał w ten sposób różowy laser. I to jest też ciekawe, że w tej grze mamy 7 kolorów, jeśli się nie mylę, czyli te główne czerwony, zielony i niebieski. I teraz kolory mieszane, czyli różowy, żółty i cyjanowy. I mam jeszcze kolor biały, który uzyskujemy poprzez połączenie wszystkich trzech podstawowych kolorów. Ok. I teraz kolejny poziom. No właśnie. To też trudne nie było. O, teraz mamy naukę o beczkach TNT. Te beczki TNT są... No właśnie, widzicie, jak, właśnie jaki efekt dają te beczki z prochem. Jeśli choć jedna beczka wybuchnie, to już musicie zacząć ten poziom od początku. Więc najpierw tutaj stawiamy lustro, żeby tutaj laser nie doszedł do tych beczek. I proszę bardzo. Właśnie tak to trzeba zrobić. Okej, tego poziomu już nie będę zaczynał. I teraz przejdziemy sobie kilka poziomów. Jak zapewne zauważyliście, w tutorialu nie ma w ogóle żadnej muzyki, niestety. Nie wiem dlaczego. Dobra, przejdziemy sobie do paczki Deluxe. Jak widzicie, mamy 4 poziomy trudności. Normalny, czyli taki średnio trudne poziomy, Caution, czyli takie już dość trudne, Danger, bardzo trudne, a Overload to jest dla... To są hardkorowe poziomy. No dobra, przejdziemy sobie normal. I w tej grze mamy kilka bardzo fajnych utworów. Ten utwór podoba mi się najbardziej. Nawet jeśli dobrze pamiętam, wykorzystałem go w jednym filmiku. Tak, już sobie przypominam. Pierwszy odcinek, przypomnijmy sobie, tam dałem na początku odcinka. Dobra, przejdziemy. Weźmiemy sobie poziom Tonatiuch. Nie wiem, jak to się czyta. Ale tutaj mamy takie lustro, które jakby rozdziela na dwie części. Jeśli dobrze pamiętam, to trzeba było zrobić w ten sposób. Te trzy lustra umieścić wokół żółtego kwadracika i właśnie tak. Tego poziomu już nie chcę przechodzić. No i przejdziemy sobie jeszcze kilka poziomów. Jeśli ta gra was zainteresuje, to możecie sobie sami w tą grę zagrać, jeśli wam się spodoba. I też mamy kolejną nową rzecz, czyli taki glutek. Jeśli dobrze pamiętam, ten glutek może zjadać lustra, jak i też beczki z prochem. I właśnie najpierw trzeba doprowadzić, żeby ten glutek zjadł beczkę. O właśnie, on się poruszy i zje. I przez to możemy ten poziom spokojnie ukończyć. Oczywiście, jeśli nie uderzymy w tą beczkę drugą,
to wtedy już ten poziom nie powinien stanowić większych problemów. Dobra. Ten poziom też nie jest trudny. Tak, tutaj mamy takie kwadraciki, które właśnie zmieniają kolor lasera, tak? Czyli mieliśmy biały, teraz mamy niebieski. Natomiast też zapomniałem wspomnieć o interfejsie, no, ale on nie jest zbyt bogaty. Na górze tutaj mamy nazwę poziomu. Mamy tutaj na dole kilka przycisków. Exit, czyli opuszczamy poziom. Ten przycisk restartuje poziom, a to nie wiem co robi. Aha, chyba anuluje ostatnią czynność. To nie wiem co to. Natomiast tutaj możemy cofać akcję. No tutaj możemy obracać lustro, o jak widzicie. To nie wiem co to. Aha, że tutaj jakby informacja o tym, jaki kolor mamy. O, czy jak na przykład to jest czerwony, to jest biały, czyli tutaj wszystkie lampki się zapalają, czyli że kolor biały powstał poprzez połączenie wszystkich tych trzech kolorów głównych. Dobra, kończymy poziom. I przejdziemy sobie jeszcze... no nie wiem. Może small problem. O, to jest ciekawe, bo tutaj jak widzicie mamy kolejną rzecz, czyli pryzmat. To jest bardzo ciekawa rzecz. Jak widzicie tutaj powstają wszystkie trzy główne kolory, czyli czerwony, zielony i niebieski. Właśnie te trzy kolory dochodzą do tego pryzmatu i tworzy się kolor biały. Dobra, więc jeśli dobrze pamiętam, to trzeba było najpierw jakoś tak zrobić. I teraz tutaj trzeba było ustawić lustra. Jeśli dobrze pamiętam, bo dawno tej gry nie włączałem. Dobra. I teraz tutaj jeszcze ustawimy. O właśnie. No i przejdziemy sobie jeszcze Double Decker. I tutaj jak widzicie już nie ma żadnych luster, więc możemy tylko te podwójne lustra obracać, nic więcej. No ten poziom jest jednym z najłatwiejszych, wystarczy po prostu odpowiednio obracać te podwójne lustra i to tyle. I teraz tak pojedziemy do góry, potem tak, tak i tak. Okej. Dobra, jeszcze pokażę wam caution, aczkolwiek tutaj nie będę żadnego poziomu przechodził, gdyż no już zaczynają się schody, tak mogę powiedzieć. Aha, też nie wiem czy zauważyliście takie kłódki. To oznacza, że poziom jest zablokowany i musimy najpierw przejść poprzednie poziomy. Jeszcze mamy Danger, czyli takie już naprawdę już bardzo trudne. Aczkolwiek trzy z nich udało mi się jakimś cudem przejść. O, ten poziom jest ciekawy. Laser Rain. Coś już dla doświadczonego gracza. Natomiast tutaj już są hardkorowe poziomy, już powiem wam szczerze. Nawet nad którymś poziomem tutaj się męczyłem kilka godzin, ale to nic nie dało. Trzeba było ostro ruszyć mózgiem. No dobra, custom pokażę wam za chwilkę. Teraz jeszcze pokażę wam classic. O, słyszycie to? Dobra, już wystarczy tego śpiewania. No ale te pierwsze poziomy są wręcz banalnie proste.
byłoby na tyle. Więc tak, grafika według mnie... Oj, z grafiką jest tutaj dość kiepsko, przyznaję, gdyż według mnie jest po prostu przestarzała i tutaj nie ma nic pięknego, niestety. Aczkolwiek tła mi się podobają i menu główne, ale tylko to. Natomiast interfejs według mnie jest przestarzały. Pokażę wam jeszcze, no. Tutaj takie byle coś tutaj czuję. Po prostu jakoś mi się to średnio podoba. Natomiast z audiem jest już nieco lepiej, gdyż mamy kilka bardzo fajnych utworów. I także dźwięki są, więc do dźwięków też nie narzekam. Aczkolwiek ja coś tak czuję, że kilku dźwięków mi jednak brakuje. Na przykład lasery nie wydawają żadnego dźwięku. To jest trochę dziwne. Ale do reszty nie będę się czepiał. Grywalność stoi na... myślę, że na niezłym poziomie, aczkolwiek... jest dużo poziomów, co prawda, ale... ale jak w tą grę grałem godzinę, to już potem się nie chciało grać. Może dlatego, że ja jakoś tak nie przepadam za bardzo za grami puzzle. Za puzzlami nie przepadam aż tak mocno. No tak, jeszcze pokażę wam custom, czyli takie poziomy, które ja sam zrobiłem. No tak, tutaj już nic nie ma, bo tutaj nic nie zrobiłem. No i dobra. Tak więc to byłoby na tyle i teraz zapraszam... Aha, jeszcze podsumowanie. Ogółem sądzę, że ta gra jest jednak dość średnia. Grafika średnia, która jest no przestarzała, nic pięknego. Audio całkiem przyzwoite, grywalność też średnia. Dużo poziomów co prawda, ale mnie jakoś ta gra nie wciągnęła za bardzo. Natomiast jeśli wy lubicie myśleć, lubicie tak pogłówkować, to możecie zagrać. Oceny. Grafika 5. Audio 7. Grywalność 5. Ogólna ocena 5.